Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dziś zapraszam Was na Q&A. Prosiłam na Instagramie, żebyście zadawali pytania i dzisiaj sobie tak po prostu luźno porozmawiamy. I najwięcej było pytań o koszulę, którą tam dodałam. Mianowicie jest to ta koszula w serduszka i to jest koszula z Temu. Będzie też niedługo film haul, tam Wam pokażę i tam też będzie dość spory rabat, więc jeżeli Wam się podoba, to będzie, albo już jest, bo nie wiem, w jakiej kolejności te filmy wpadają. Bardzo możliwe, że już jest. Ta koszula jest bawełniana, więc spoko. No, także to tyle, jeśli chodzi o koszulę. A tymczasem przechodzimy już do, no, typowo do pytań. Pytanie numer jeden. Kochana, jak tam redukcja? Masz może jakieś rady, jak znaleźć motywację? Powiem Wam, że ja bym bardzo chciała sama tą motywację odnaleźć, bo moja redukcja na ten moment ma się nijak, niestety, i sama gdzieś tej motywacji szukam. Gdzieś ostatnio słyszałam, że to nie trzeba szukać motywacji, tylko zacząć po prostu działać. No i ja się z tym zgadzam, tylko powiem Wam, że jakoś ostatnio no nie mogę się zebrać do niczego. Czekajcie, tu Miki jakieś hantelki zostawił. Mam nadzieję, że nie będzie to nikogo rozpraszało tak a propos ćwiczeń. I no ja już się gdzieś zbieram od długiego czasu, tylko ja mam coś takiego, że jak mam czystą głowę, to po prostu działam, robię to, co mam robić i tyle, a jak coś mi tą głowę zaprząta, no to no nie mogę się zebrać jakoś. No i właśnie teraz tak mam, że no po prostu cały czas coś i bardzo bym chciała. Ja wiem, że to jest takie gadanie bez sensu, no bo jak chcesz, to po prostu weź i idź, ale no osoby, które próbują tak jak ja gdzieś się ogarnąć, wiedzą o co chodzi. Kiedyś ta moja jakaś taka determinacja i samozaparcie było zdecydowanie na wyższym poziomie. I teraz tak się zbieram, bo no ogólnie mam cały czas aktywny karnet na siłkę, ale nie mogę tam dojść. Myślę sobie o bieganiu. Ja ogólnie totalnie biegać nie lubię, ale myślę o tym w taki sposób, że może mi to pomoże trochę tą głowę oczyścić, tak wiecie, sama ze sobą pobyć przez to pół godziny, może nawet na początek nie tyle bieganie, co takie jakieś truchtanie, bo zanim dojdę do takiego poziomu, że przebiegnę chociaż 3 km, to teraz to bym prędzej padła niż przebiegła. Ale myślę o tym bardziej, że no jeśli chodzi, jak zawożę teraz rano chłopaków do przedszkola, no to tam niedaleko mam nawet fajny park i tak dalej, więc wiecie, kiedyś mieliśmy przedszkole blisko, więc chodziliśmy też na nogach, a teraz no nie ma opcji, żebyśmy na nogach szli, bo byśmy z chłopakami pewnie szli 2 godziny w jedną stronę, więc no ta opcja niestety nie wchodzi w grę. Właśnie pojawiło się też pytanie, czy planujemy zmienić przedszkole. Nie planujemy, z tego przedszkola jesteśmy naprawdę mega zadowoleni i nie zamierzamy go zmieniać. No minusem jest na pewno lokalizacja, bo jest to totalnie drugi koniec miasta, ale no nie zamierzamy go zmieniać, bo jest naprawdę super, także od razu tutaj ten i przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie, mianowicie co myślę na temat otwarcia stacjonarnego sklepu Shein w Polsce? I tutaj wydaje mi się, że co bym nie powiedziała, to tak naprawdę komuś podpadnę, ale liczę na to, że zrozumiecie, o co mi chodzi. W ogóle pierwsza rzecz jest taka, że słyszałam, że ten sklep się otworzył tylko do 22 maja, więc w ogóle ciekawi mnie, jaki oni mieli cel otwarcia sklepu tylko na tydzień czy tam na 10 dni, jeśli to faktycznie jest prawda, bo no nie wiem. Gdzieś tam nie zweryfikowałam tej informacji, czy to faktycznie tak jest. Druga kwestia jest taka, że wydaje mi się, że większość z nas jest naprawdę mega hipokrytami, bo z jednej strony
No wiadomo, jaką opinię ma gdzieś tam Shein w Polsce. Jedni kupują, bo jest tanio, drudzy twierdzą, że to jest wspieranie gdzieś tam niewolniczej pracy dzieci i tak dalej. I no okej, można z jedną stroną się zgodzić, z drugą stroną się zgodzić. Oczywiście nie popieram kopiowania przez nich, albo raczej inspirowania się bardzo mocno jakimiś tam znanymi markami i wiecie, czegoś robienia jeden do jeden, no bo to faktycznie jest trochę słabe. Ja też osobiście nigdy z Shein nic nie miałam. Dostałam raz od nich propozycję współpracy, ale jej nie przyjęłam. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o współpracach z Shein, czy jesteście na tak, czy na nie. W każdym razie, no ja tej współpracy nie przyjęłam, nigdy też nic od nich nie miałam, więc tutaj na temat jakości, a nie, przepraszam, raz zamówiłam plakaty na starym mieszkaniu do ramek. Także to jest jedyna rzecz, którą gdzieś tam zamawiałam. Także no tutaj na temat jakości ubrań się totalnie nie wypowiem, ale zamawiałam też nieraz różne rzeczy na Temu czy na AliExpress, więc to jest tak jakby, wiecie, podobne. Ale myślę, że też większość z nas, albo część z nas, no może tak powiedzmy, nie bierzcie tego w żaden sposób personalnie, jest trochę hipokrytami, bo mówimy na temat Shein, że jest takie, takie i owakie, po czym idziemy do H&M-u, czy tam do jakiejś innej sieciówki, Sinsay'a, whatever, i obkupujemy się na wyprzedażach, tak? A gdzie szyją sieciówki, które mamy w Polsce stacjonarnie i gdzie szyje Shein? W tych samych krajach. I tutaj mamy polskie sieciówki, nie będę wymieniać z nazw, podejrzewam, że wiecie, o jakie sieciówki mi chodzi. I one też nie szyją w Polsce, bo nie oszukujmy się, ale jeśli t-shirt kosztuje 9 zł, to on nie jest szyty w Polsce, bo w Polsce sama produkcja kosztuje dużo więcej. I owszem, w idealnym świecie ja bardzo bym się chciała cała ubierać w polskich markach, gdzie ta produkcja jest, wiecie, klarowna, wiemy wszystko, w jakiej szwalni jest produkowane. Bardzo bym chciała, niestety nie mam takiego budżetu. I okej, ja również staram się gdzieś tam kupować teraz mniej, ale bardziej jakościowych rzeczy, ale w tym momencie mam inne wydatki i mój budżet niestety nie pozwala mi na to. Szkoda, mam nadzieję, że kiedyś każdy z nas będzie zarabiał po prostu tyle i miał tyle kasy, że będzie to możliwe. Bardzo lubię polskie marki i kilka rzeczy, które mam, właśnie chociażby z Mormua czy z Nari, to jest w ogóle nieporównywalna jakość do sieciówek. Te rzeczy są wykonane na dużo wyższym poziomie, ale też swoje kosztują. Także każdy ma swoje sumienie, niech sobie po prostu robi jak chce, tylko no wiecie, najeżdżamy na jedną sieciówkę, no bo to też jest sieciówka, to też jest fast fashion. Tutaj sieciówki też jest fast fashion. Oczywiście tutaj tych modeli wychodzi trochę mniej, ale no wydaje mi się, że to jest taka trochę hipokryzja, że tutaj totalnie nie i nie wiadomo co, po czym idziemy do H&M-u, Zary, Reserved czy gdziekolwiek i wychodzimy z pełnymi siatami ciuchów. Nie dlatego, że są nam one potrzebne, tylko dlatego, że są tanie, więc czy to jest w porządku? Ja myślę, że to już każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam. Kolejne pytanie dotyczy remontu, jakie mamy plany, i ja o tym mówię tak w zasadzie na bieżąco. Na ten moment robimy łazienkę, położyliśmy podłogę i podłoga jest już zrobiona. I tutaj, wiecie, nasze plany się trochę zderzyły z rzeczywistością, bo my wiele rzeczy tutaj już sobie zaplanowaliśmy. Po czym wjechał w sobotę do łazienki mój tato i jednak się okazało, że to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić inaczej. Tu trzeba podciągnąć jakąś tam rurę, tu jakiś kabel, tu jakieś coś. I wiecie, my takie laiki sobie wszystko tam, tu to ma być, tu to ma być tam. Po czym się okazało, że wjechał ktoś, kto się zna trochę bardziej niż my i no, nie da się zrobić pewnych rzeczy tak jak chcieliśmy. Ale no już w tym tygodniu będą montować kaloryfer i ciągnąć rurę, a jak zrobią to, to już możemy lecieć dalej. I tutaj już jak położymy do końca rury na tą drugą ścianę, położymy regipsy, to tak naprawdę no już wtedy szafka, umywalka, raczej prysznic,
nie wanna, no zobaczymy, ale to już taka, wiecie, jakoś pójdzie. No i jak skończymy łazienkę, no to będziemy brać się w końcu za tą kuchnię. Z tym, że z tą kuchnią to też jest taki problem, że najpierw był ten pomysł z wyspą, później ja stwierdziłam, że ta wyspa tu raczej trochę zagraci. Chcieliśmy z Elką, te fronty co kupiliśmy, nie ma już tych frontów na stronie i brakuje nam frontów jednej, przynajmniej jednej trzydziestki. One się przez chwilę pojawiły na Castoramie, ale ja nie wiem, ja coś nie ogarnęłam i po prostu zapomniałam zamówić i teraz już ich w ogóle nie ma. Patrzyłam na OLX-ach i na jakichś takich grupach facebookowych, ale nie ma, więc no nie wiem, nie wiem. W każdym razie, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejne pytanie, jaka jest Twoja wymarzona współpraca? Powiem Wam, że na ten moment wszystko co remontowe, bardzo chętnie. Jeśli ktoś chce nam wyposażyć łazienkę, kuchnię, proszę bardzo. No, także, no, to tak oczywiście się śmiejemy, ale tak, jakąś taką współpracę wykończeniową albo na przykład, nie wiem, jakby napisała, bo Castorama ma taką w ogóle serię filmików na swoim YouTubie, jak wykańczają mieszkania. Proszę bardzo, mogłaby Castorama przyjechać i po prostu wykończyć mi łazienkę i kuchnię. Zapraszam serdecznie. A oprócz tego fajna by była jakaś taka wyjazdowa, żeby sobie gdzieś pojechać. Bo powiem Wam, że no nie wiem jak u nas w tym roku będzie z urlopem. Na jakiś weekendik pewnie gdzieś nad morze skoczymy, bo no od nas nie jest to daleko, więc pewnie gdzieś nad morze sobie skoczymy na jakiś weekend albo może na jakieś 3 dni w tygodniu, bo no, na weekendy jednak tych ludzi jest dużo więcej. Poza tym my ogólnie średnio lubimy morze w sezonie. Zdecydowanie bardziej wolimy poza sezonem, bo wtedy ludzi jest mniej. I wiecie, my nie lubimy ludzi tak na co dzień wchodzić w takie miejsca, gdzie jest mega tłoczno. Ostatnio pojechaliśmy sobie w ogóle w niedzielę na spacer na bulwar, tam gdzie mieszkaliśmy wcześniej. I powiem Wam, że mieszkaliśmy ogólnie na Starym Mieście tutaj w sumie 5 lat i chyba nigdy nie widziałam tyle ludzi na bulwarze, co w tą niedzielę, więc wysiedliśmy z auta i poszliśmy całkiem w drugą stronę, także no, bywa, bywa i tak. Kolejne pytanie. Jak obecnie wygląda moja pielęgnacja? I tutaj powiem Wam, że jakoś się za dużo nie zmieniło. Znaczy się testuję te nowe kremy ze Slavi, bo moje dotychczasowe się pokończyły. Wcześniej miałam krem z mokosza, taki żurawinowy, ale powiem Wam, że on jakoś tak średnio, gdzie ogólnie dużo osób tą firmę lubi, poleca, to ja sobie kupiłam jakiś zestaw świąteczny, tam było serum plus krem. I o ile ja nie mam jakichś problemów z przesuszaniem skóry, tak ten krem ściągał mi strasznie twarz, więc no nie kupię go ponownie. I co, jeśli chodzi o demakijaż, to na początku używam sobie tego olejku z Hebe, tego fioletowego Hebe dla Hebe. Dalej używam tego żelu z białą herbatą z Bibio, z tej firmy Ewy Chodakowskiej. I on ogólnie jest fajny, nie podrażnia, nie ściąga, tylko trochę konsystencja mi nie leży, bo on się wręcz leje, jest mega wodnisty. Następnie mam tonik z Jandy, no i teraz używam właśnie tych produktów ze Slavi, czyli tam na noc serum olejowe i na to ten peptydowy krem, a rano tak naprawdę żel, na to tonik i ten witaminowy krem i to jest tyle. I też 2-3 razy w tygodniu używam sobie tego urządzenia do mezoterapii i to jest w zasadzie tyle. Peelingów nie używam, krem pod oczy mam, ale z lenistwa nie używam, także no raczej będę za parę lat może płakać, ale no nie używam. A jeśli chodzi o ciało, to
Żel, tak, teraz mam jakiś z Ritualsa, bo dostaliśmy gratis do zakupów, a tak to ja do żeli nie przywiązuję totalnie uwagi. Kupiłam sobie też taki peeling cukrowy z Bielendy, bardzo fajny, bardzo fajnie zdziera, ale ja lubię takie typowe zdzieraki, ja go ostatnio pokazywałam w jakimś vlogu. I też tam co 2 dni nakładam sobie na nogi ten samoopalacz. I to jest tyle u mnie. Nie ma tak naprawdę jakiejś, wiecie, tutaj wybitnej pielęgnacji. Kiedyś lubiłam się gdzieś tam wysmarować, wykremować, a teraz lenistwo mnie dopadło. I już ostatnie pytanie, mianowicie, czy zamierzam wrócić kiedyś do swojej pracy zawodowej, czy zostać po prostu w domu i robić to, co robię. I powiem szczerze, że jeśli chodzi o taki mój wyuczony zawód, to ja nigdy w tym zawodzie nie pracowałam. Część z Was może wie, część nie. Ja skończyłam w ogóle zarządzanie i inżynierię produkcji, specjalizację produktów żywnościowych, podspecjalizacja, nie pamiętam jak się dokładnie nazywała, musiałabym zmienić dyplom, ale to było coś na zasadzie produkcja wyrobów alkoholowych, coś w ten deseń. Także no, my na zajęciach sobie tam różne alkohole robiliśmy i ja w tym zawodzie nigdy nie pracowałam. Ogólnie całe studia pracowałam w sprzedaży, później w finansach, bo w zasadzie odkąd poszłam na studia, całe studia gdzieś tam sobie w różne sposoby dorabiałam. I no jakoś tak zaraz po studiach wróciłam właśnie do Głogowa i no nie miałam okazji nigdy w tym zawodzie pracować, więc no teraz raczej już by nie było opcji. Z tego względu, żebym się musiała uczyć po prostu wszystkiego od nowa i wydaje mi się, że no musiałabym zacząć, wiecie, totalnie od zera, więc raczej nie. Poza tym mnie to jakoś nigdy szczególnie nie interesowało. Już na drugim roku studiów tak naprawdę zastanawiałam się, czy te studia kontynuować, czy może zmienić na jakiś inny kierunek. No ale już zrobiłam tego inżyniera i tyle. No i no nie, nie. Jeśli chodzi o jakąś inną pracę, typu właśnie finanse czy coś całkiem innego, nie wiem, na ten moment nie planuję, ale nigdy nie wiadomo, co życie przyniesie i być może kiedyś też gdzieś tam tak się potoczy, że do tej pracy etatowej wrócę. Na ten moment nie planuję. Ciężko by mi się też było chyba odnaleźć na etacie po takim czasie, na etacie niepracowania, bo jak ja tutaj wróciłam, miałam też przez jakiś czas swoją działalność, robiłam paznokcie, makijaże, jak wiecie, więc myślę, że gdybym miała gdzieś wrócić do pracy, to raczej poszłabym w tym kierunku, porobiła sobie po prostu jakieś dodatkowe kursy, może jakąś szkołę i bardziej poszłabym w tym kierunku kosmetyczki, kosmetologa, gdzieś tutaj bym się kręciła, bo dużo bardziej mnie to interesuje. Jeśli chodzi o finanse, to totalnie nie. Nawet pamiętam, jak robiłam paznokcie, miałam jedną klientkę, która była dyrektorem czy prezesem banku tutaj na region u nas i kilkakrotnie mnie namawiała właśnie, żeby gdzieś tam do nich, do tej pracy przejść, bo szukali kogoś do obsługi firm, a no, na tym się znałam. Ale praca w banku jest fajna tak naprawdę tylko z boku, jak się na to patrzy, no bo wydaje się, że wiecie, macie pracę od poniedziałku do piątku, tam od 10 do 18 wychodzicie i tyle. Powiem wam, że no ja właśnie obsługiwam firmy, głównie leasingi i jakieś takie kredyty firmowe. To jest dramat. Po pierwsze, jeśli macie słabszy miesiąc, macie tych umów mało, zarabiacie grosze, naprawdę grosze. Druga kwestia jest taka, że klienci potrafią do Was dzwonić w sobotę o 24, bo coś sobie przypomnieli i niektórzy nie mają totalnie wyczucia i w życiu bym nie chciała znowu wracać do czegoś takiego, do takiego stresu i tak naprawdę martwienia się, ile w tym miesiącu wyrobię i czy dostanę zrybkę od kogoś u góry, bo sprzedałam jeden leasing za mało.
Także no, tak to wygląda. No i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Oczywiście możecie zadawać pytania pod tym filmem na kolejne Q&A. Zapraszam na Instagram, bo tam też jesteśmy na bieżąco. Jak chcecie coś się ze mną skontaktować, to tam jest po prostu najszybciej. Także jeszcze raz dziękuję. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!